Cześć, z tej strony Dealera, to kolejny odcinek Minecraft 1.17! Pamiętajcie, że w opisie macie moje koszulki, oczywiście Mona Lisa i te sprawy, ale... sekundę. Nie jestem dealer, jestem żelazny. I nie wiem jakim cudem, ale jakimś dziwnym portalem trafiłem na ten kanał. Ale to jeszcze nie jest dziwne, ponieważ dziwniejsze jest coś innego. Okazało się, że świat, na którym nagrywa dealer, to jest dokładnie ten sam świat, na którym ja robię odcinki. Tu jest moja baza, a dosłownie 200 kratek dalej w tamtą stronę jest baza dealera. No i nie wiem jak, kiedy i dlaczego, ale jak stworzyłem świat single player, to jakimś dziwnym połączeniem połączyło mnie z dealerem. Ja nie wiem jak, jeśli ktoś umie to wytłumaczyć, to napiszcie w komentarzu, byłoby miło. Przy okazji, nie wiem ile tutaj łapek w górę się zostawi, ale zostawcie ich 10 tysięcy, wtedy będzie kolejny odcinek, ale już z dealerem, mam nadzieję, to dealer zdrówka i te sprawy. A ja dowiedziałem się najgorszej rzeczy na świecie. W ostatnim odcinku u mnie, na moim kanale, zabiłem pewnego konia. A okazało się, że był to koń dealera. Ja byłem cały czas pewny, że jest to koń, który randomowo spawnował się na tym świecie. I on tutaj był, miał nick Śnieżka, w ogóle był w diamentowej zbroi, to było ultra dziwne. No i właśnie okazało się, że przez to, że to jest ten sam świat, to był koń dealera. Serio, jakby smutna historia. Ale o tym, że przez przypadek zabiłem tego konia, już chyba nie muszę wspominać, co nie? Albo też muszę, jakby... Przepraszam, dealer, ja wiem, że ty może jeszcze nie wiesz, ale zabiłem twojego konia, okej? Okay? Ja dzisiaj to wynagrodzę, mam drugiego konia, posłuchaj. W ostatnim odcinku u mnie złapałem tego pięknego konika. On jest super, widzisz, ma diamentową zbroję. Co prawda nie nazywa się Śnieżka, nazywa się Dorsz, ale myślę, że mi może wybaczysz? Dlatego dzisiaj zrobię wszystko, żebyś mi to jakoś wybaczył, bo sprawa jest grubsza niż myślicie. Dowiedziałem się z tajnych źródeł, że dealer chce mnie zbanować. Mnie, biednego żelaznego, chce zbanować na single player. Gościu, ja nie wiedziałem, że to jest twój świat w ogóle. Dlaczego ty mnie chcesz zbanować za takie rzeczy? Ale okej, okay, rozumiem, jakoś ci się odwdzięczę. Nie wiem, co lubi dealer. Dealer chyba lubi ciasta, co nie? To może dam mu ciasto, nie zabiję kolejnego konia zaraz. Dam mu też konia, mam nadzieję, że ma u siebie jakieś name tagi czy coś w tym stylu. Byłoby miło, bo jakby ja nie mam name taga, a chciałbym go jakoś nazwać, na przykład Śnieżka. Ej, ale szczerze mówiąc, nie było mnie jeszcze ani razu w jego bazie. Właśnie się wyłania. O, jacie. Jego w tej serii też nie oglądałem, więc nie wiem, czego mam się spodziewać, ale wygląda to... Wow, tu jest jeszcze więcej rzeczy! Ja myślałem, że to jest tylko ten wiatrak, a tam jest jeszcze kolejny domek, co jest? Po prostu pałac dealera, wow! Dobra, przepraszam, nie wiedziałem, że mam do czynienia z takim bogaczem! Nabuzowany creeper, co on tutaj robi? Jak ty go złapałeś? Czy mogę to otworzyć? Czy coś się stanie? Jak sądzicie, czy to jest dobry pomysł, żeby zniszczyć ten szybet? To jest chyba dobry pomysł, ale nie wiem, czy chcę ryzykować. Teoretycznie mam jedno takie szkło. Zachowamy odstęp i próbujemy, okej? Okay? O nie, nie wybuchaj, nie wybuchaj, nie wybuchaj. O, widzę go! Ej, nie wybucha, jest bezpiecznie. Nie wybuchaj, ziomek. Proszę, nie wybuchaj. Dobra, już nie chcę, już się boję. Ale mi serce bije, on nie wybuchnął jeszcze raz, dawajcie. Co ja robię ze swoim życiem? Będę tego żałował! O nie, on mnie widział! Wybuchnie! Nie, o kurde, pele, przepraszam, dealer. Wiem, jaram się jakoś. Jajko ze smoka? Gościu, nie gadaj, że masz ja. Co? Gdzie ono jest? Ej, bo zgubiłem jajko smoka, jakby nie wiem, jak wam to powiedzieć. Dealer, bo mam pewien problem. Nie do końca wiem, gdzie on jest. Tak, właśnie do kogoś wbiłem na świat i zgubiłem jego jajko smoka. I ono zbanowało się teraz w jakiejś losowej lokalizacji. Nikt nie wie gdzie. Sorry, dealer, przepraszam, serio, nie chciałem tego zrobić, chciałem je tylko dotknąć. Jeju, jestem największą psują świata. Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie ona może być? Czy gdzieś do góry może, czy coś? Ej, jajko, gdzie jesteś? Proszę, pokaż się. A, czyli tak po prostu zniknęło, tak? No, super, okej? Okay. Nieźle się zaczyna, mam je, dobra, udało się. Obuduję je żelazem, żeby dealer pamiętał, że ona tutaj jest, także sorry, dealer, nie mam silknacza, nie poradzę sobie z nim zbytnio, ale za to poradzę sobie z czymś innym. Obiecałem, że jakoś ci wynagrodzę to, że zrobiłem bardzo złe rzeczy, a dokładniej zabiłem ci konia. Wiem, że to musi boleć. Co tu jest w ogóle? Dupne z MWK włamali mi się na świat. Oni też tutaj byli? Gościu, nie gadaj, że ja nie byłem pierwszy. Ty masz jakiś zbugowany ten świat, że wszyscy tutaj wbijają, ziomek. Ale do tej przeprowadzki i przeprosin potrzebuję mojego Dorsza, czyli mojego konia. Tyle, że on gdzieś zniknął i problem polega na tym, że go nigdzie nie widzę. Ej, Dorszu, gdzie jesteś, stary? Nie ma Dorsza, no jasne. Po co komu Dorsz? Najpierw zabiłem konia dealera, teraz zgubiłem mojego konia. Czy może być coś gorszego niż o, jesteś? Masz szczęście, ziomek, bo już chciałem dzwonić na koński patrol. Koński patrol, to brzmi jak psi patrol, tylko jakby było z koni zrobiony, nie? Co w ogóle, nieważne. Wejdźmy tym koniem do domku jakoś. Mam nadzieję, że się zmieszczy i nie umrę po drodze. Ziomek, to nie jest takie ciężkie. Dawaj, do przodu, udało się. I zostawmy dealerowi mały prezent na przeprosiny. Niestety jedynym blokiem, z którego mogę budować, jest żelazo. Ziomek, wracaj tam. Nie chcę cię zabijać, no wracaj do tego prezentu. Masz być zapakowany w prezent. O, super. Tak, dealer, to będzie prezent dla ciebie w ramach przeprosin za wszystko, co ci zrobiłem. Bo rozumiem, że może nie chciałeś mnie na tym świecie. Trochę to było przypadkowe w sumie, że tutaj wbiłem. Ja też nie chciałem tutaj wbijać, okej? Okay? Chciałem mieć swój własny świat, to nie,
moja wina, że tutaj dołączyłem, ziom. Dlatego w ramach przeprosin upiekę ciasto. Tu w ogóle masz dużo itemów, stary. Nie chciałbyś się podzielić? Wezmę trochę jedzonka, bo szczerze mówiąc, no u mnie bieda z takimi rzeczami. Ej, a masz jakąś farmę krówek? Bo nie powiem, że jakby do ciasta są potrzebne krówki. Gościu, tu masz tutaj wszystko tak rozwinięte, a nigdzie nie ma kompletnie krów. Nie masz farmy krówek? No, no żałosne, nie powiem. Ja w mojej bazie, mimo że ma dosłownie 5 minut, bo niedawno ją zbudowałem, mam krowę. O, lamy. Czy lamy dają mleko? Lamy nie dają mleka, szkoda. Bo mogłyby dawać mleko, nie? Czy te guziki coś robią? Czy jak je kliknę, to coś wybuchnie? Mam nadzieję, że nie. O, wszystko jest spoko. Fajnie, przynajmniej nie zepsuję kolejnej rzeczy. O, jest krowa w końcu! Dobra, dawaj mi pani mleko. Dobra, 3 mleka wystarczy. Mam nadzieję, że ja jej nigdzie nie wypuściłem z jakiejś farmy, tylko ona tam po prostu latała, bo to było smutne. Znaczy nie tyle, że smutne, jak dealer bym nie zabił po raz kolejny. A szczerze chciałbym tego uniknąć tym razem, może wyjątkowo. Jednak po tym, co teraz zrobię, dealer wybaczy mi dosłownie wszystko. Bo nie wiem, czy wiecie, ale dealer jest bardzo takim dużym fanem różnego rodzaju ciast, a tym bardziej ciast, które ja piekę. Po prostu jestem super kucharzem i dealer uwielbia moje ciasta, a szczególnie, gdy włożę do tego ciasta dużo miłości. Dlatego dzisiejsze ciasto będzie miało najwięcej miłości, jakie w życiu zrobiłem. Także proszę bardzo, torta! Mam Minecrafta po śląsku, dlatego się nazywa to torta, a nie tort. Drogi dealerku, w ramach przeprosin za wszystko, co ci zrobiłem, daj mi trochę swojego żelaza jeszcze. Postawię mu to na żelaznym bloku, żeby wiedział, że się o niego troszczy, okej? Ja jestem żelazny, więc żelazny blok to jest dla mnie jakby świętość, nie? Także proszę bardzo, niech będzie tort na żelaznym bloku. Drogi dealerku, to dla ciebie. Brak przeprosin. Drogi dealerku, za te nieprzespane noce, za te jajko, co się w loce, za zabicie krowy twojej i za wszystkie me złe czyny, dzisiaj daję przeprosiny. Ale wierszyk mi wyszedł. Drogi dealerku, za te nieprzespane noce, za to jajko, co się w loce, za zabicie krowy twojej i za wszystkie me złe czyny, dzisiaj daję przeprosiny. Jestem najlepszym pisarzem wierszy na świecie. Napiszcie mi to w komentarzu. Dobra, podpisane oczywiście, twój żelazny. Pięknie, dajemy tutaj pięknie do ramki. No i mam nadzieję, że już jesteśmy kwita, nie? I mam przy okazji nadzieję, że mnie nie wywalisz z tego świata. Byłoby bardzo miło, wiesz? Ale no jak to wygląda? Tak nie może być, no jest niby żelazo, co nie? Ale no to musi wyglądać jakoś bardziej jak prezent. Dealer nie może pomyśleć, że ja to zrobiłem na taki odpierdziel, nie? Więc mam pewien pomysł, co z tym zrobić. Tylko na początku mu ukradnę kilka itemów. Dlaczego wszystko, co robię w dzisiejszym odcinku, robię z jego itemów? To jest przerażające. Czyli ja go chcę przeprosić, ale używam do tego jego itemów. Genialnie żelazny, jesteś super po prostu pomysłodawcą. No cóż, no ale innej opcji nie ma, także drodzy państwo, czas na kokardkę. Tak, dokładnie to, co teraz robię, to będzie piękna kokardka, która uładni, czy jak to się nazywa? Która po prostu sprawi, że ten prezent będzie jeszcze ładniejszy. Tak, wiem, że to ciężkie, żeby był jeszcze ładniejszy niż jest obecnie, ale tak będzie. Dobra, na razie to nie wygląda zbyt dobrze, ale chwilkę, bo jak to mówią, work in progress. Czyli, że jeszcze to przygotowuję, tak mniej więcej. W sumie to nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo wygląda to gorzej niż wcześniej, o nie. No cóż, ale próbowaliśmy, co nie? Także zostawmy to tak, jak jest. Może chociaż trochę to wygląda jak prezent, no, no trochę to wygląda, niech będzie. Za tą ścianą czeka na ciebie cudowny prezent. Przygotuj swoje oczy na ucztę, co? Nie wiem, czy da się przygotować oczy na ucztę, ale niech będzie. Nie no, ktoś z was nie chciałby dostać takiego prezentu. Nie dość, że jest dużo żelaza, to jeszcze jest koń, to jeszcze jest ciasto, no wszystko, co można sobie wymarzyć tylko, nie? Ale żeby nie było tak tylko smutno, no to pomyślałem, że może ja wam też pokażę, co ja zrobiłem w tej serii. Znaczy, od dzisiaj tej serii, bo wcześniej myślałem, że to jest moja prywatna seria, a się okazało, że to nie jest moja prywatna seria, tylko seria, w której jest już kilka osób. Jakimś cudem. Do dzisiaj nie rozumiem, skąd się wzięło tyle osób na tym świecie, dealera, serio. Ale dobra, pany, słuchajcie. Albo też panie w sumie. Cześć wszystkie panie, fajnie, że jesteście. Tak pany jakoś lepiej brzmiało, ale może być i panie. Oto mój domek. Mieszkałem tam do czasu, kiedy dealer mi nie zniszczył tego domu. Mam tutaj też łóżko. No i dealer myślał, że to jest jakaś dziwna struktura, którą zrobił Doknes czy ktoś tam i niestety mi ją całą zepsuł. No smutna sprawa, nie powiem. Ale z perspektywy tego kanału pokażę wam coś jeszcze smutniejszego. Coś, przy czym zakręci wam się łezka. Otóż pokażę wam miejsce śmierci Śnieżki. Pewnej smutnej nocy po zbudowaniu nowej stajni, żelazny stwierdził, że pójdzie spać. Niestety on jeszcze nie wiedział, że ta noc będzie prawdopodobnie jedną z najbardziej traumatycznych nocy w jego życiu. Potem jak się rozbudził, od razu wstał i poszedł budować dalej wspaniałe miejsce dla jego nowego konia, który jakimś cudem miał nazwę Śnieżynka. Niestety, gdy doszedł na miejsce, zobaczył tylko to. Tutaj leżała jego zbroja, tutaj leżało jego siodło, a tutaj jego skóra. Tak, ktoś bezmyślnie go zabił. I naprawdę to nie byłem ja, to musiał być jakiś creeper albo szkielet, naprawdę nie wiem, przepraszam. Proszę, ziomeczki, wybaczcie mi, ja tego nie chciałem zrobić. Od początku chciałem dla niego dobrze, zrobiłem dla niego całą stajnię. Po co miałbym zabijać tego konia, on miał diamentową zbroję, to byłoby nienormalne. Ale myślę, że najlepszym, co mogę zrobić, to upamiętnienie żywota tego wspaniałego konia. Jakie był Śnieżynka, każdy to wie. Dlatego z moich własnych
pieniędzy i z moich własnych bloków ufundowałem dla niego nagrobek. Śnieżka, 2020. 2020, serio, nie chciałem tego zrobić, no. I tym smutnym akcentem. Nie mam niestety znicza, żeby zapalić, także przepraszam. Mogę jej dać co najwyżej trochę sianka. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę dla Śnieżki, jeśli chcecie upamiętnić. A ja mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym odcinku z dealerem. Przy okazji na moim kanale macie linka w opisie. Mam nadzieję, że macie. Dealer, daj linka do opisu. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę, wbijcie do sklepu i na Instagrama dealera, bo też jest fajny. I tyle. Popatki, do jutra. Cześć. A ja idę płakać, pa, pa. Serio idę płakać. Do widzenia, elo.